Nie no, ale jest kurwa dobra karkóweczka. Spróbujcie tego zrobić w domu. Już wam podaję przepis. 6-7 młodych ziemniaków, bazylia, płatki chili, boczek wędzony, pomidory, cebula, czosnek, karkówka, bez kości najlepiej. No i oprócz tego, co chociaż z kością też fajnie, ale to jak potraficie obrobić fajnie szpik też, który doda fajnego aromatu. Oprócz tego jeszcze można dodać olej, tudzież masło, zależy jak chcecie. No i jeżeli macie taki grillek, to taki element jest bardzo przydatny, bo inaczej nie zrobicie go tak dobrze.